Zapraszam Was dziś na spotkanie z tenisistą, który dzięki dobrej grze i fajnym wynikom zbliża się krok po kroku do największych imprez tenisowych na świecie. Kacper Żuk jest świeżo po pierwszym finale imprezy challengerowej. Odniósł ten sukces w Sankt Petersburgu. O tym też porozmawiamy, ale nie tylko będzie o samym tenisie, przynajmniej nie tylko o tym zawodowym. Będą też ciekawe historie o tym, jak Iga Świątek demolowała Jiřího Lecheczkę, jednego z najlepiej grających nastolatków w rankingu ATP. Będzie też o taktyce domino, która daje Kacprowi sukcesy na polskim rynku, jeżeli chodzi o grę w FIFA wśród tenisistów. Mam nadzieję, że nie będziecie się nudzić. Dzień dobry, Kacper. Zacznę tak trochę zaskakująco, pogrzebię trochę w archiwum. Nie wiem, czy pamiętasz taki turniej jak PKO Szczecin Open 2019. Coś ci to mówi? Jakieś wspomnienia? Pamiętam. Wtedy to był chyba rok, w którym wygrałem pierwszy raz rundę na Challengerze z Maćkiem Smołą, z tego co dobrze pamiętam, i druga runda przegrana z Magerem po walce. To na pewno był taki mecz, który też był do wygrania, no ale niestety doświadczenie wzięło górę. No niby 18 miesięcy. Z jednej strony jest to sporo czasu w sporcie, z drugiej strony no tak w życiu to minęło jak chwila, ale dużo dobrych rzeczy się u Ciebie wydarzyło od tamtego czasu, pomimo tego, że ten ubiegły rok no nie był takim pełnym sezonem w kalendarzu. No na pewno też to był początek, można powiedzieć, takich dobrych kolejnych turniejów, dobrego czasu w mojej karierze tenisowej. To też był taki początek też współpracy z trenerem Harpantidisem, gdzie powiedzmy po pierwszych dwóch miesiącach ruszyliśmy w tour, i który też to był czas, który pokazał mi, że po prostu ta praca, która jest wykonywana razem z nim, procentuje, że gram coraz lepiej, więc mimo iż to 18 miesięcy od tego czasu, to czuję, że po prostu ten mój tenis zmienił się kolosalnie od tego momentu właśnie, kiedy grałem w PKO. A powiedz właśnie, jak wygląda Wasza współpraca, jakim trenerem jest Alek, bo tak gdy mija się go na turniejach, to wygląda jak ostoja spokoju, ale coś mi się wydaje, że tam jakiś grecki charakter musi być głęboko pod tą skórą ukryty. No na pewno jest grecki charakter. Ale też jakby trener pokazał mi, że ciężka praca to jest to, czego, no co trzeba po prostu wykonywać na co dzień, co potem przynosi efekty. Jakby wcześniej te moje jakby juniorskie sukcesy i tak dalej, to było też troszkę wynikające z tego, że po prostu no był talent, troszkę tej pracy było, ale to nie była jakby wykonywana na takim poziomie, na którym ja chciałem, oczekiwałem. Potem jakby trener pokazał mi, że to jest rzeczywiście to, co trzeba robić. No ale cała współpraca, no to też no, wygląda wspaniale, tak? Mam jego od tenisa, jest Przemek Piotrowicz od przygotowania fizycznego, więc no mówię, przeprowadziłem się, można powiedzieć, do Wrocławia, gdzie no, teraz stacjonuję na co dzień. I naprawdę od tych no już prawie 2 lat, z tego co mi się wydaje, jestem bardzo zadowolony z tego układu, z tej współpracy i na pewno będę ją kontynuował. Kacper, gdy wygrywałeś ten pierwszy mecz w Challengerze szczecińskim, byłeś na początku 700 rankingu, no i przez tych kilkanaście miesięcy przesunąłeś się bardzo, bardzo. Już jesteś wysoko, chyba zgodzisz się, że to już są takie pozycje, no, które gwarantują ci niejako start w wielkoszlemowych eliminacjach. Co ty masz, jakie masz przemyślenia po początku tego sezonu, bo ty osiadłeś już na tym poziomie challengerowym tak dosyć mocno. No, wygrywasz zdecydowanie więcej meczów niż przegrywasz. W tym roku chyba 6 wyżej notowanych rankingowo. Oczywiście rywali pokonałeś, ale też ostatnio kilku niżej notowanych, ale dużo bardziej doświadczonych. No tak, no można powiedzieć, że już osiadłem na tym poziomie challengerów tak
solidnie. Staram się już, na ten moment też mój ranking pozwala na to, żebym już grał tylko te changery. Nie musiałem, tak jak pod koniec tamtego roku, grać 25, no co nie było jakby na początku planowane, no ale niestety ranking na to nie pozwala, żebym mógł sobie grać challengery. Teraz solidnie już gram regularnie z coraz to lepszymi zawodnikami. Też ten początek sezonu, no trzeba sobie powiedzieć wprost, bardzo udany w moim wykonaniu. Jeżeli ktoś by mi powiedział, że będę miał takie sukcesy po tych kilku turniejach na takim poziomie, też z takimi obsadami, no bo trzeba sobie powiedzieć wprost, że ten początek sezonu to turnieje bardzo mocno obsadzone, dużo, dużo wielkich nazwisk, z którymi grałem. I na pewno ten początek sezonu bardzo udany, ale też jakby nie spoczywam na laurach, wiem na co mnie stać i myślę, że mam nadzieję, że to jest po prostu dopiero początek wielkiej drogi. Kasper, rozmawiamy tak naprawdę kilkadziesiąt godzin po jednym z większych sukcesów na razie w tej twojej tenisowej drodze, czyli po finale w Sankt Petersburgu, pierwszy finał Challengera. Interesują mnie bardzo trzej rywale, trzy mecze, te trzy ostatnie, które rozegrałeś, czyli Lecheczka, bo moim zdaniem to będzie zawodnik, który pogra na naprawdę niezłym poziomie. Taka jedna z ciekawszych postaci z tych młodszych roczników od twojego. Jack Sock, no bo to już jest duża firma uznana, chociaż po problemach, po perturbacjach, ale ograć takiego zawodnika w dwóch setach to jest duża rzecz. No i ten finał z Tjurnewem. Chciałbym, żebyś jakoś się do tych trzech rywali, do tych trzech meczów odniósł. No to na początek myślę, że odniosę się do Lecheczki. Też jest to zawodnik, którego pamiętam sprzed kilku lat, bo no miałem okazję trenować w Prostejowie. Od czasu do czasu on jest właśnie z Prostejowa, też wiele czasu spędziliśmy wspólnie na treningach. Pamiętam, że kiedy bodajże ja miałem 17 lat, a on 15, no to nic się nie zapowiadało na to, że będzie grał na takim już poziomie w tak młodym wieku, bo pamiętam do tej pory, że kiedy no te dwa lata różnicy, ja 17, on 15 lat, no to tak naprawdę wstawiałem mu rowery na każdym z możliwych treningów. Też pamiętam, słyszałem te legendy, jak on w Bydgoszczy robił półfinał dwa lata temu w IDF-ie, to właśnie krążyły te legendy, że no skąd to jest człowiek, jak chwilę temu Kacper mu nie dawał gema. Także jest potwierdzenie ze środowiska, nie zmyślasz. No to jeszcze dla potwierdzenia, przecież no on miał 15 lat, wtedy Iga też miała 15 lat. Też słyszałem. Również sparingi, no to Iga go ogrywała 6-1, 6-1 też. No jeżeli chłopak w wieku 15 lat przegrywa z dziewczyną w tym samym wieku takimi wynikami, no to raczej nikt się nigdy nie spodziewa, że to będzie zawodnik, który kiedyś będzie osiągnął sukcesy. I tak naprawdę w bardzo krótkim czasie zrobił mega postęp. Ja go pamiętam sprzed tych 3-4 lat, a teraz naprawdę jest to zawodnik, który wygląda bardzo perspektywicznie i myślę, że jest super prowadzony, ma też super trenerów, więc no ja myślę, że to będzie kwestią czasu, kiedy będzie po prostu przeskakiwał te wszystkie etapy rankingowe na ten moment. A on się wzmocnił jakoś bardzo fizycznie od tamtego czasu, bo pamiętam go z Bydgoszczy, to taki, no taki dziczek można powiedzieć. No cały czas tak samo wygląda. Mimo wygląda tak samo, ale gra zdecydowanie lepiej niż to było te dwa lata temu. Idzie cały czas do przodu tak naprawdę. No mogę też powiedzieć szczerze, że mecz z nim w półfinale to był mój najlepszy mecz w tym turnieju. Więc i to był bardzo ciężki mecz, tak 7-6-6-3 po walce. Więc no to tylko pokazuje, że to no on też potrafi grać i myślę, że to tak jak mówię, kwestia czasu, kiedy to będzie przeskakiwał te wszystkie etapy. Jack Sock? Tutaj troszkę można powiedzieć, byłem zaskoczony, bo znaczy nie powiem, że spodziewałem się więcej. Jakby czułem, że gram na swoim dobrym poziomie, solidnym, ale to nie było jakoś poziom, który jakby był dla mnie ogromny. Także naprawdę grałem dzisiaj mecz życia. Można powiedzieć, że tą solidną, dobrą grą, taki wynik 6-6-2, też troszkę nie odzwierciedla tego przebiegu spotkania, no bo tak naprawdę wszystkie jego gemy, kiedy go zbreakowałem, no to były na przewagi. Czułem troszkę u niego no tą jednak, że tak powiem, dziurę na backendzie. Tutaj starałem się cały czas jednak grać do tego backendu, no bo jak widziałem, jak gra swojego, że tak powiem, wywijaka z forehandu, no to naprawdę podziwiałem i no była ta obawa przed tym, że kiedy zacznie mu wszystko wychodzić na tym forehandzie, to będzie ciężko. Ale tak naprawdę no, z mojej strony dobry, solidny mecz i
pod pełną kontrolą, więc też jestem zadowolony, że wychodząc z zawodnikiem o takim nazwisku udało się po prostu te wszystkie emocje opanować i zagrać na swoim dobrym poziomie. No właśnie chciałem się o to zapytać, czy ty przed takimi rywalami się jakoś dodatkowo denerwujesz, spinasz, bo wiele osób mówi, że ty jesteś zawodnikiem, który ma mocną głowę i ma luz taki wrodzony. Myślę, że troszkę to też pomogło to, że na początku tamtego roku no, zagrałem z Ciliczem, z Nowakiem, z Pospisilem, z takimi trzema nazwiskami, które kiedyś mogłem oglądać tylko w telewizji, a wreszcie miałem okazję się z nimi zmierzyć i zagrać naprawdę super tenis. To też mi troszkę otworzyło oczy, myślę, na to, że to nie jest aż tak odległy poziom. I też jakby w kolejnych turniejach, kiedy już te grałem z nazwiskami o podobnych gabarytach, wychodziłem jednak na te mecze już troszkę spokojniejszy, jakby z tym doświadczeniem, które zdobyłem wcześniej. I myślę, że już na ten moment po prostu takie nazwiska aż takiego wrażenia na mnie nie robią. No oczywiście jakbym zagrał z Federerem, no to zupełnie inna mowa, ale powiedzmy tacy zawodnicy z takimi nazwiskami już troszkę do tego przywykłem. Do tego Federera to jest coraz bliżej, tylko jeszcze trzeba chwilkę poczekać. A to tak w kontrze, Kacper, do tego, o czym mówimy. Prośba o historię od twoich kolegów z reprezentacji, historię z twojego debiutu z Hongkongiem. Co tam się w pierwszym gemie wydarzyło, bo podobno więcej piłek było na trybunach niż na korcie. Zeszły rok, to był zeszły rok. Ty też niefortunnie nagrałeś chyba drugą czy trzecią piłkę z tego meczu, stawiałeś na Instagrama, gdzie dopiero się wznosiła, a już się kończył filmik, więc no to był taki debiut bardzo stresujący też. Wiadomo, kiedy debiutujesz w reprezentacji, jesteś jeszcze w tym meczu faworytem. No nie jest to łatwe, myślę, że dla każdego, kto byłby w takiej sytuacji. Ale mimo wszystko po tym nieudanym początku udało się opanować emocje. Też wiedziałem, że kiedy no, zagram na swoim, powiedzmy, przyzwoitym poziomie, to ten mecz powinien pójść po mojej myśli. I też jakby nie grałem jakoś w dalszej części meczu bardzo dobrze, po prostu solidnie starałem się dowieść ten wynik do końca. Ale wiesz, że to z mojej strony nie jest żadna złośliwość, bo widzę, że tam siedzi ten punkt, to Insta Story. Siedzi cały czas, bo przez to do tej pory Jerzy Janowicz się ze mnie śmieje, kiedy wspominamy i pamięta właśnie tą piłkę, którą nagrałeś. Sam się śmiał ze mnie po meczu, że tak zacząłem, a przypomnę jego sytuację, kiedy w pierwszej piłce meczu zagrał w swój kort z returnu. Także tu można powiedzieć, że jest jeden, jeśli chodzi o początek meczów przeciwko Hongkongowi. Kacper, finałowy rywal i przebieg tego meczu, bo ja oglądałem to spotkanie od któregoś momentu, od końcówki pierwszego seta i ten drugi set był taki, powiedziałbym, zakończył się szybciej niż wskazuje na to wynik, czyli od przełamania, od utraty serwisu chyba tam na 1-2, no nie wydarzyło się zbyt wiele, ty próbowałeś różnych akcji, różnych sztuk, ale wyglądałeś mi przynajmniej na takiego człowieka, no któremu może coś dolega, może coś tam się dzieje. Jaki był przebieg taki realny tego spotkania z Tjurniewem? No szczerze mówiąc, po początku, kiedy no sam przegrałem pierwszy ogiem, a troszkę na własne życzenie, miałem 40-15 na serwisie, zrobiłem parę prostych błędów. Drugi gem, pierwszy jego serwisowy, dostałem na dzień dobry 3 asy. Podszedłem do tego dość spokojnie, mówię, dobra, gość nie będzie tak serwował przez cały mecz, przecież to niemożliwe. Skończyło się na tym, że jak zobaczyłem statystyki po pierwszym secie, że trafił 16 pierwszych serwisów, z czego 11 to były asy. Ciężko coś było też zrobić. Może gdybym ten początek bardziej przetrzymał, wygrał tego pierwszego gema, może bym doprowadził do tej breaka, no ale szczerze mówiąc, nie wiem, jak musiałbym grać, co bym musiał zrobić w tym dniu, żeby go przełamać, no bo po prostu chyba miałem raz bodajże 30 na jego serwisie, no ale to i tak jakby nie pomogło. Cały czas czułem, że to on ma przewagę, że swoje gemy serwisowe wygrywa na gładko. Ja na swoich no, nie czułem się najlepiej też, no można powiedzieć, delikatny uraz prawego uda, który troszkę powodował, że nie czułem się na korcie bardzo komfortowo. Też przede wszystkim na serwisie, kiedy schodziłem na nogach, było to czuć. Nie było tego luzu, komfortu. I no, tak jak mówię, no, kontrolował cały przebieg spotkania. Też ciężko mi się było zaczepić w jakimś punkcie, tak? Może gdybym go przełamał w drugim secie powrotnie, jakoś to by inaczej wyglądało, no ale on pod kontrolą cały mecz i tak naprawdę
tak jak czytałem niektóre komentarze, też dostawiałem wiadomości, że no, gdyby gość grał tak przez cały sezon, no, to byłby w pierwszej dziesiątce na koniec roku i myślę, że ja to mogę potwierdzić, bo naprawdę no, nie spodziewałem się takiej gry z jego strony. Szczególnie, że to był chyba nasz obu debiut w finałach. Mhm. Tak, to prawda. Tyle, że on o kilka lat starszy od ciebie, więc jakby tego czasu na rozwój miał trochę więcej. Kacper, a propos rozwoju, chciałem o krok w tył się cofnąć do poziomu Sharm El Sheikh, czyli do tych ITF-ów, bo ty do Challengerów wszedłeś no, bardzo mocno. Nie mówię o dzikich kartach, o tych szansach, gdy byłeś młodszy, tylko już o takim poziomie, gdy ranking ci na to pozwalał. W ITF-ach też no, z jednej strony nie spędziłeś jakoś dużo czasu, ale z drugiej strony kilka podróży do Egiptu i Tunezji musiałeś odbyć. Powiedz, trudno się wydostać z tamtego poziomu. Jak wygląda rywalizacja w takim kurorcie? Jak wyglądają takie turnieje? Bo pewnie jest wielu dobrych chłopaków, którzy nigdy z tego poziomu nie wyszli. No tak, na pewno poziom jest bardzo wyrównany. Tutaj muszę powiedzieć i na poziomie ITF, i na poziomie Challengerów, no to no, tu już zawodnicy no, potrafią grać w tenisa, to nikt też nie podda meczu za darmo. I wyjść z tego jest, szczególnie teraz, kiedy te przepisy są bardzo ciężkie dla tych zawodników, żeby przejść ten etap z ITF-ów na Challengery. No są to no, pojedynczym przypadkom się to udaje, tak. Ja też miałem o tyle szczęścia, no po prostu dobrze grałem na tych turniejach 25 tysięcy, gdzie to pozwoliło mi też troszkę szybciej zbudować ten ranking, troszkę szybciej miałem możliwość, żeby próbować tych sił w Challengerach, no ale tak jak nawet rozmawiałem z Lecheczką, który dwa tygodnie wcześniej chyba wygrał właśnie 15 w Sharm El Sheikh, no mówi, że no nie opłaca mu się grać po prostu tych 15, mimo tego rankingu tam 330-340, no to jest zawodnik, który no widać, że na Challengerach już potrafi grać, potrafi wygrywać, robić dobre wyniki, a jednak cały czas musi jednak próbować tych swoich sił na 15, bo się nie dostaje na Challengery, no i no jest teraz szczególnie jest ten problem, że no mówię, pojedyncze przypadki, udaje im się rzeczywiście przejść ten etap. I naprawdę życzę wszystkim tu zawodnikom, szczególnie z Polski, żeby udało im się przeskakiwać. No, też słyszałem, że jest walka o to, żeby wróciła stara zasada, że będzie 18 punktów za wygranie 15 i chyba 30 za wygranie 25. No, to by było bardziej sprawiedliwe, no bo jednak kiedy ta zmiana została zrobiona, punkty na Challengerach zostały takie same, punkty na ITF-ach zostały zmniejszone, no i teraz jest bardzo, bardzo ciężko, żeby się przebić po prostu. Mm-hmm. A propos tego Lecheczki i tych różnych rozmów, tak będę wyciągał niektóre wątki. Aha. Wiadomo, że polski tenisista za granicą na turnieju trzyma się głównie w grupie rodaków, ale ty masz jakichś takich ludzi na turniejach, z którymi więcej słów zamieniasz, jakiś lepszy, bardziej regularny kontakt utrzymujesz, czy z racji tego, że tych futuresów było wiele, że tych challengerów też jest kilka, no to nie masz tak naprawdę jak zawiązać takiej małej relacji? No na pewno poznaję tak naprawdę z turnieju na turniej kolejne osoby, też łapię relacje, wiadomo, muszę trenować no, w większości no, nie z Polakami, bo też tutaj się z chłopakami rozjeżdżamy po różnych turniejach. Staram się jakby nawiązywać kontakty, no bo też siedzenie samemu zamkniętym tylko ze sobą no nie jest łatwe, więc taka jakby osoba do rozmowy, do spędzenia czasu w tym wolnym czasie na pewno jest potrzebna. Ale jakieś nazwiska? Tak szczególnych nie, tak naprawdę mhm. Mówię, z chłopakami na bieżąco tutaj, czy dosiadam się do posiłków, czy jakoś rozmawiamy na różne Jasne. Tematy. Też fajną sprawą było to, że w Petersburgu spotkałem Filipa Greska. Też taka anegdota, no jest teraz trenerem Eubanksa, który jest 240. Christopher Eubanks. Tak, więc jeżdżę już chyba bodajże od tamtego lipca razem po turniejach, więc też to była taka osoba, z którą jakby spędziłem więcej czasu w Petersburgu, też pogadaliśmy sobie, nie widzieliśmy się od kilku lat, więc fajnie było wymienić tam różne spostrzeżenia, no ale tak jak mówię, no na bieżąco tutaj łapię kontakt z kolejnymi osobami. Mhm. Mówiłeś o 15, 20, 5. Słyszałem, że masz jakąś bardzo ciekawą historię dotyczącą sędziego z turnieju w Barnstaple w Anglii. I ja nie wiem jeszcze o co chodzi, ale na pewno chciałbym tę historię poznać, bo źródło dobre, źródło zaufane. Źródło masz zaufane, ale szczerze nie wiem, czy
tak jak ja czy Janek to opowiadamy, to nie wiem, czy ktoś w stanie jest w ogóle w to uwierzyć, bo to się wydaje tak absurdalne, to co się tam wydarzyło, że nawet jak ktoś by mi opowiadał taką historię, to chyba sam bym w to nie uwierzył, no bo mówię, wtedy mecz tego debla w Anglii, no to sędzia na stołku, szczerze mówiąc, no krzyczał do 2 metrów w każdą stronę auty, do piłki dobre, no tak naprawdę to, co się tam działo, to myślę, że zdarzyło się raz w historii w moim życiu i już nigdy się więcej nie powtórzy. No, mimo iż tam wygraliśmy ten mecz chyba 6-2, 6-2, to tyle co śmiechu mieliśmy i my, i przeciwnicy. No szkoda było tylko sędziego, który no, też miał swoje lata, chyba nie był to jego najlepszy dzień, no ale takie rzeczy, no taka rzecz nie powinna się po prostu wydarzyć, bo to też w pewien sposób może wypaczyć mecz. No akurat tutaj udało się wygrać bez problemu, no ale kiedybyśmy grali mecz na styk i takie rzeczy by się działy na korcie, no to naprawdę bardzo niefajnie. Czy chcesz mi powiedzieć, że twój serdeczny kolega, którego pozdrawiamy, Janek Zieliński, śmiał się, gdy sędzia go oszukiwał? To trudno sobie wyobrazić. Ciężko sobie wyobrazić. Oczywiście na początku się nie śmiał, bo tak jak on to ma w zwyczaju, już w pierwszym gamie, kiedy coś jest nie po jego myśli, no to od razu zagotowany cały. No ale no, z biegiem czasu, kiedy i my, i rywale widzieliśmy, że tutaj każda piłka, która jest grana, czy z naszej, czy z ich strony, no to sędzia wywołuje 50 na 50, czy dobra, czy out, no to już troszkę ciśnienie spuściło, jakby też prowadziliśmy cały czas ten mecz, więc Janek mógł sobie pozwolić na troszkę luzu, bo wiemy, gdzie były ten mecz na styk, no to na pewno emocje by były zupełnie inne, no ale w tej sytuacji no to na pewno takie rzeczy nie powinny mieć miejsca po prostu. Kacper, nie każdy o tym wie, bo wiadomo, że im wyższa twoja pozycja w rankingu i w im większych turniejach będziesz grał, tym więcej osób będzie poznawało twoją historię. Ale ty miałeś dosyć poważne problemy z kręgosłupem kilka lat temu, gdy byłeś 14 czy 15-latkiem, odbyłeś jakiś zabieg. Możesz powiedzieć coś o tym etapie życia, bo domyślam się, że dla młodego chłopaka no nie jest to sprawa zachęcająca do tego, żeby kontynuować tę drogę sportową. No na pewno, to też był ciężki okres, bo z tego co pamiętam miałem chyba 14 lat. Wtedy kończyłem sezon na 3. miejscu na Tennis Europe, czyli no bardzo dobre miejsce, jakby też to pokazywało, że jestem zawodnikiem perspektywicznym. No i nagle okazuje się, że problem z kręgosłupem, miałem pęknięty łuk kręgu. No też jakby przestrzegam młodych zawodników, też rodziców, no bo jednak zanim my odkryliśmy, co mi tak naprawdę jest, to minęło 3-4 miesiące, jeździliśmy po najlepszych prywatnych lekarzach w Warszawie. Nikt nie był w stanie powiedzieć, co tak naprawdę się tam dzieje w tych plecach. Dopiero kiedy po znajomości pojechaliśmy do Państwowego Szpitala Dziecięcego i lekarz zarządził tomografię, udało się, tak naprawdę no, zajęło nam to 20 minut, żeby zobaczyć, że jest pęknięcie i że teraz to jest jakby rzecz, ten główny problem, nad którym trzeba działać, a wcześniej te 3-4 miesiące jeździliśmy, jeden lekarz chciał zamrażać mi ten kręgosłup, drugi rehabilitację, no były różne rzeczy i tak naprawdę nic nie pomagało i tutaj taki traf, że no 20 minut w Państwowym Szpitalu udało się to znaleźć i tak jak mówię, no potem 7 miesięcy czy 8 miesięcy przerwy w ogóle bez tenisa, pamiętam, że to już zaczynało się powoli lato, nagle się okazuje, że muszę założyć gorset na 3 miesiące, od szyi do pasa chodziłem przez 3 miesiące w gorsecie. No nie był to łatwy okres, bo też wiedziałem, że powrót do tenisa po takiej przerwie nie jest łatwy. No też dla mnie takiego młodego chłopaka, który jakby od tych kilku lat cały czas jest skupiony na tenisie, nie widział poza nim świata, nagle taka przerwa. No nie było to łatwe, ale mimo wszystko myślę, że to też mnie jakby ukształtowało w pewien sposób, że potem jak wróciłem, no to od razu były te sukcesy, zacząłem bardzo dobrze grać na tych turniejach, więc to mi też pokazało, że mimo takiej przerwy, że no jednak zawodnik jest w stanie wrócić do tego tenisa i grać na dobrym poziomie. A musiałeś trochę ten tenis pozmieniać? No bo domyślam się, skoro kręgosłup, to już przy serwisie pojawiają się pierwsze obawy, problemy i pot leci z czoła po takiej przerwie. No tak, też jak byłem młodszy, serwowałem z dostawieniem prawej nogi, a teraz no już po tej, jakby powróciłem z kontuzji, serwuję bez dostawienia nóg. Więc to była jedna taka zmiana, którą trzeba było wykonać, żeby te plecy troszkę odciążyć.
wiadomo, no początki były ciężkie, tak naprawdę przy każdym skręcie do backhandu czy do forehandu zastanawiałem się, czy coś tam się nie wydarzyło. Ale jakby też miałem ludzi, którzy ze mną pracowali przez ten cały okres rehabilitacji, którzy też miałem operację na ten kręgosłup i powiedziano mi, że wszystko już powinno być w porządku, że nic się nie powinno wydarzyć już w przyszłości z tymi plecami, więc jakby też czasem przywykłem do tego i tak naprawdę już teraz o tym kompletnie nie pamiętam. Mhm. Kacper, wiesz, że ja interesuję się tenisem na różnych poziomach, ale bardzo rzadko spotyka się w takiej notce biograficznej zawodowego tenisisty wspomnienie, że Dawid Ferrer jest jego tenisowym idolem, takim punktem odniesienia, kimś, kogo tak szczerze podziwia najbardziej z całej grupy zawodowych tenisistów. Skąd takie preferencje? No bo wielu mówi Ferrer, no nie, rzeźba, 5 godzin walki, krew, pot, łzy, ale w finezji niewiele. Co ty widziałeś w hiszpańskim tenisiście, że dostałeś taką inspirację? Myślę, że to był taki moment, bo jeśli dobrze pamiętam, jak byłem młodszy, to co roku z rodzicami jeździliśmy na ATP 250 do Umagu. To był bodajże wrzesień, więc to był na ten moment, to było już bodajże no, paręnaście lat temu. On wtedy był czołowym zawodnikiem. Też to był pierwszy taki moment, kiedy zobaczyłem takiego zawodnika o takim nazwisku na żywo na korcie i to myślę, że to była taka pierwsza inspiracja, że kiedy zobaczyłem po prostu jaką gra, to wyobrażałem sobie potem siebie, jak też kiedyś gram w taki sposób, na takim poziomie. No teraz we wszystkich wywiadach tak naprawdę mówię, że kiedy no już Dawid skończył karierę, to myślę, że teraz dla wszystkich no takim idolem i osobą, którą można patrzeć wpatrzonym po prostu być, no to jest Roger, ale przez te wiele lat ja byłem wpatrzony w Ferrera i zawsze myślę, że będę miał to gdzieś z tyłu głowy, że to on też zapalił taką zapałkę w tym, że kiedyś ja chcę być na takim wysokim poziomie jak on. A wyjmując powiedzmy te największe legendy sportu, czyli tą wielką trójkę, wielką czwórkę, czyj tenis ci się podoba? Z tej no powiedzmy młodszej generacji, nie mówię tylko o nastolatkach, ale powiedzmy o mężczyznach poniżej 30 roku życia. Bardzo podziwiam tenis Tsitsipasa. No też miałem okazję z nim rywalizować 2 czy 3 razy, niestety wszystkie pojedynki przegrane. Ale też jakby pamiętam go z juniorów, no nie zapowiadało się, znaczy grał na bardzo dobrym poziomie, ale w życiu nie pomyślałbym, że zrobi taki przeskok w tak krótkim czasie. To jest taka jedna osoba, którą naprawdę podziwiam za to, jak szybki postęp zrobiła. Myślę, że Szapowalow, Deminaur, no to są też moje roczniki, z którymi rywalizowałem jeszcze w młodszych kategoriach, o które nie odstawały mi, można powiedzieć, aż tak jak na ten moment, przynajmniej rankingowo, a jednak zrobiły bardzo szybki postęp, bardzo szybko się zadomowiły w tym, na tym poziomie ATP. To też mi pokazuje, że jeżeli oni mogli, to że ja też mogę. Kacper, powoli kończymy, ale musisz opowiedzieć jeszcze jedną historię. Źródło podpowiada mi, że jesteś całkiem dobrym graczem w FIFA. Ja kiedyś grałem, ale już sprzedałem sprzęt, bo za dużo emocji trochę mnie to kosztowało. Ja jednak cenię sobie spokój i raczej nie lubię demolować mieszkania. Podobno masz opracowaną do perfekcji taktykę domino. I na czym polega? Jak się tego nauczyć i no podpowiedz nam coś, bo pewnie jest tu kilka osób, które chcą się nawet w grach rozwijać, więc może się czegoś dowiemy. Powiem Ci szczerze, że no tego nie da się nauczyć, to po prostu trzeba mieć. Tutaj i Kamil Majszak, i Janek Zieliński doświadczyli po prostu tego, że no FIFA ze mną nie mają najmniejszych szans, tutaj zwalają na jakieś przypadki, czy błąd gry, a tak naprawdę no to jest zdecydowanie mój poziom gry jest dużo większy niż ich i chłopaki nie mogą się po prostu z tym pogodzić, mimo iż tak jak graliśmy na Davis Cupie paręnaście meczy, no, w których nie mieli najmniejszych szans, mimo tego, że ja już od dłuższego czasu nie trzymałem pada w ręku, no to też trzeba sobie powiedzieć szczerze, Kamil Majszak regularnie gra mecze online, ja już od dłuższego czasu też FIFA odłożyłem, bo za dużo emocji, tak jak mówisz, to przynosiło, jednak wolę spokój niż potem denerwowanie się na różne rzeczy, także chłopaki myślę, że tutaj troszkę... Czyli bez treningu ich wziąłeś? Bez treningu wziąłem pada i od razu chłopaki
dostali parę razy baty, więc no nie mogą się z tym pogodzić. Myślę, że w niedalekiej przyszłości będą rewanże, no ale tak jak mówię, no to chłopaki nie mają najmniejszych szans. A szczegóły taktyki domino, bo brzmi to w zestawieniu z piłką nożną i z FIFA bardzo tak inspirująco. Jestem zainteresowany. Znaczy, mimo iż no, nie przepadam za FC Barceloną, no to muszę powiedzieć, że no, taktyka domino to jest taka ich tiki-taka, że tak powiem. O chłopaki nazywają, że to jest czysty przypadek. No ja uważam, że to jest po prostu skill i tego nie można mi zabrać. Panowie, na pewnym poziomie po prostu przypadek nie odgrywa takiej roli. Musicie się z tym pogodzić. No, jeżeli przegrywasz 5-0, no to nie możesz zwalać na przypadek, tak? Tak jak tutaj ze strony chłopaków. Kacper, gdzie będzie można Cię zobaczyć w najbliższych tygodniach? Bo rozumiem, że ten malutki uraz, o którym mówiłeś w pewnym momencie, no nie przyblokuje Cię na żaden dłuższy czas. Nie, mam nadzieję, że to jest taki chwilowy uraz mięśniowy, parę dni przerwy i myślę, że powinno być wszystko w porządku. Teraz 2 tygodnie treningu na Mączce i myślę, że 2 razy turniej w Splicie w Chorwacji to będzie ten początek mój na kortach ziemnych, to początek kwietnia i jakby też z czasem będę starał się próbować swoich sił w eliminacjach ATP 250, oczywiście jeśli będzie miał taką możliwość. Też jakby będę chciał przeskakiwać te kolejne etapy, żeby cały czas iść w górę, cały czas grać z coraz to lepszymi zawodnikami i po prostu próbować swoich sił. Super, no to tego Ci życzę, żeby było zdrowie, żeby były wyniki i żebyś szedł w kierunku tego poziomu telewizyjnego, no bo powiedzmy Challengery to jeszcze jest strefa internetowa, jest dostęp na stronie ATP, można oglądać największe korty, ale chcemy Kacpra Żuka i innych zawodników w telewizji, więc trzymam kciuki. No, też mam taką nadzieję. Pozdrowienia. Super, dzięki wielkie.